witam Was serdecznie z tej strony Rekin Biznesu. Mamy poniedziałek, nowy tydzień i nowy materiał wchodzi na kanał. Moi drodzy, myślę, że mega bardzo ciekawy temat, który jest często pomijany i często nie mówi się o nim tak, jak powinno się powiedzieć, bo ma on kluczowy aspekt w inwestowaniu w kryptowaluty. Oczywiście każda inwestycja w kryptowaluty wiąże się z ogromnym ryzykiem i z tego sobie trzeba zdawać stratę, ba nawet z utratą swoich wszystkich finansów. A więc patrzmy przez pryzmat inwestowania i tego, co zobaczycie dzisiaj na kanale, z ryzykiem, tak, inwestycyjnym wiążące się. Oczywiście temat, który dzisiaj poruszę, dla niektórych będzie po prostu niezrozumiały, dla niektórych będzie po prostu nieinteresujący, bo tak naprawdę myślę, nie wiedzą, z czym to się je i dlaczego ma to aż tak kluczową rolę w świecie kryptowalut. Temat pomijany albo aczkolwiek przedstawiany w takim ogólnikowym zarysie. Ja chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć to od podszewki, czym to się je, dlaczego, po co i jak to funkcjonuje, bo na tym kanale będą właśnie takie informacje. Zmienia się struktura, zmienia się przekaz na tym kanale, zmienia się w ogóle charakterystyka tego kanału. Po prostu będzie tutaj mega interesująco i będziecie mogli poznawać świat kryptowalut od podszewki, jak działa schemat, jak działa analiza, jak działa wiele, wiele, wiele innych rzeczy, no, których po prostu się nie mówi na innych kanałach, bo mówi się o razy 100, razy 200, czy razy 1000, albo rysuje się kropki, kreski i przecinki. Myślę, że ta wiedza fundamentalna, którą zdobędziecie tutaj na tym kanale za free, moi drodzy, bez żadnych opłat. Oczywiście, jeżeli ktoś chce wspomóc mój kanał i po prostu potwierdzić, że robię dobrą robotę, no to jest taki guziczek na YouTubie wesprzyj i tam można po prostu podziękować za moją wykonywaną pracę. Oczywiście to tylko dla chcących jest, nie jest to żadnym obowiązkiem, ba, nawet jest to dla mnie wyróżnieniem, jeżeli taka osoba się znajdzie. Przechodząc do meritum sprawy, moi drodzy, chciałbym dzisiaj porozmawiać o dwóch światach finansów, świecie kryptowalut, czyli świecie DeFi i CeFi. Tutaj powstał taki artykuł, czas połączyć dwa światy finansów. CeFi to koncept nowego, CDeFi to koncept nowego systemu finansowego, w którym DeFi jest wiodącą stroną, a CeFi mocno je wspiera. Dlaczego ja poruszam ten temat? Żeby Was zaciekawić, tytułem wstępu chciałbym troszeczkę opowiedzieć, co to jest i czym się to zajmuje. Przeczytałem o tym oczywiście w artykule, ale powiedzieć Wam trochę takiej, można powiedzieć, tajemniczej wiadomości. Otóż CeFi i DeFi różni się, jest to jedna platforma zdecentralizowana, a druga niezdecentralizowana. I teraz powiem Wam, kto i po co chce się tym zajmować. Moi drodzy, są to olbrzymie platformy, które kumulują jakąś dużą, ogromną wartość zablokowaną w pulach, które my udostępniamy, a które oni udostępniają innym osobom, tak? Czyli dają im pożyczki. Mogłoby się wydawać, że to mało istotna rzecz w świecie kryptowalut, ale to jest wręcz przeciwnie, moi drodzy, bo kto się takim światem interesuje? Otóż okazuje się, że tym światem są zainteresować się banki oraz duże korporacje inwestycyjne, które mają na kupce odłożone kupę pieniędzy i nie wiedzą, co z nimi zrobić. Nie interesuje ich za bardzo, moi drodzy, inwestowanie w kryptowaluty bezpośrednio, bo tam wiąże się to z ogromnym ryzykiem. Oni chcą po prostu ulokować swoje pieniądze w bezpieczne jakieś produkty finansowe i poprzez pożyczanie i udostępnianie tych pieniędzy zarabiać jakiś profit z tego tytułu. Tak? Oczywiście jest to obarczone pewnym ryzykiem i pewną stratą pieniędzy, ale aczkolwiek to zmniejsza to ryzyko do zera, bo jeżeli weźmiemy, zablokujemy sobie swoje stablecoiny na przykład tutaj na tych platformach, o których dzisiaj będę opowiadał, no to mamy bezpieczną, można by powiedzieć, sytuację, bo stablecoiny utrzymują ten stosunek 1 do 1 do dolara i tak to się mniej więcej kształtuje. Oczywiście, jeżeli platforma upada albo zostaje zhakowana, no możemy stracić te wszystkie nasze pieniądze. A więc te firmy, moi drodzy, zainteresowały się bardzo głęboko i chcą połączyć te dwa światy. Chcą po prostu ulokować swoje ogromne pieniądze w tym świecie. Komu jest to potrzebne? Pewnie gdzieś pojawia się w głowie pytanie. No, potrzebne jest to na przykład giełdą, moi drodzy. Bo wydawałoby się, wydaje się, że giełdy po prostu obracają dużymi, miliardowymi sumami, ale jest tak, moi drodzy, że czasami ta płynność na tych giełdach zostaje zachwiana. Nie mówię tu o giełdach, które już są mega wyhypowane i mega
zarobione, ale i te giełdy korzystają z takich pożyczek, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że jak wiecie, na rynku kryptowalutów istnieje taka opcja OTC, czyli zakup kryptowalut poza rynkiem giełdowym. I wtedy te giełdy muszą posiadać odpowiednią ilość dla zainteresowanego dużego inwestora, który chce poza giełdą kupić takie na przykład bitcoiny. I wtedy giełda co robi? No, kiedy jest spadek, musi posiadać olbrzymią wartość do zakupu takich, albo olbrzymią wartość do zakupu bezpośrednio od górników tych bitcoinów, tak? I wtedy oni opierają się na takich pożyczkach właśnie z takich DeFi, CeFi i tak dalej, tak? Kumulują jakąś ilość, później po prostu to sprzedają. Tak funkcjonuje mniej więcej w uproszczeniu ten cały rynek. Ale żeby to dokładnie Wam opowiedzieć, przygotowałem 3 artykuły, żeby zagłębić i wprowadzić Was w pewne istotne rzeczy, bo uważam, że jest to przyszłość również kryptowalut. Nie tylko metavers, moi drodzy, istnieje, bo trzeba ten świat swój inwestycyjny podzielić na kilka warstw, o czym ja mówiłem. Jedną z warstw jest właśnie tutaj inwestowanie i udostępnianie swoich kryptowalut poprzez na tych platformach, tak? Zdecentralizowane finanse, czyli popularne DeFi, ugruntowało swoją pozycję jako siła zdolna do zakłócania tradycyjnych systemów, podczas gdy DeFi nadal w większości przeciwstawia się tradycyjnym finansom. Zcentralizowani operatorzy aktywnie poszukują sposobów integracji z nowym systemem. Interes instytucjonalny skłania zarówno od zdecentralizowanych, jak i scentralizowanych uczestników do zadawania pytań o DeFi, jego rolę i możliwą współpracę ze scentralizowanymi finansami CeFi. Oczywiście sytuacja nie jest tak jednolita, zarówno w przypadku innych sytuacji scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych, ale główne, ogólne obawy są następujące. Czy w ogóle jest szansa na przyzwoity kompromis? Czy są korzyści dla DeFi z przyjęcia CeFi? Czy DeFi jest w stanie dostosować się do instytucji finansowych? Jakie powinny się być efekty współpracy CeFi i DeFi, aby współpraca była opłacalna dla obu stron? To co ja powiedziałem. Banki bezpośrednio może... nie będą tu uczestniczyły, ale za tylnymi drzwiami, tak po cichutku, odemkną je i tam będą lokowały swoje pieniądze, moi drodzy. I je pożyczały oczywiście na odpowiedni procent. Koncepcja CDFI, czyli połączenia decentralizowanych i scentralizowanych finansów, może się niektórym wydawać naciągana. Jak może coś być scentralizowane i zdecentralizowane jednocześnie? Jednak zarówno dla instytucji, jak i DeFi, CDeFi może być właśnie sposobem na rozwiązanie problemów obu systemów. Pierwszą rzeczą do wyjaśnienia jest intencja instytucji. Jeśli pomysł scentralizowanych organizacji zbliżających się do DeFi wydaje się groźny, należy pamiętać o jednej rzeczy. Instytucje CeFi chcą wejść do DeFi właśnie dlatego, że jest ono zdecentralizowane. Banki, firmy inwestycyjne i fundusze hedgingowe są zainteresowane posiadaniem większej autonomii. Jasne, chociaż wzrost zysku może być celem dla niektórych, CeFi jest w rzeczywistości pełen tych, którzy rozumieją naprawdę rewolucyjne implikacje stojące za technologią. Tak więc CeFi z radością widzi wartość DeFi. Jeśli znajdziemy sposób na osiągnięcie co najmniej 3 aspektów pełnej zgodności, bezpiecznej i niezawodnej wydajności oraz głębokiej płynności. Chciałbym Wam powiedzieć jeszcze jedną kluczową rzecz, o której się również nie mówi na żadnych kanałach. Otóż jakbyście zauważyli, każdy blockchain, który buduje swoją wartość, swoją pozycję, uruchamia taką platformę DeFi, moi drodzy. I jeżeli powstaje Solana, jeżeli powstaje Avalanche, jeżeli powstaje Polkadot, czy nawet powstaje teraz Cardano, który cały czas zaczyna napędzać się i zbierać to wszystko, co jest wartościowe, zaczyna budować swoją giełdę DEX, to będzie tam też również platforma DeFi, moi drodzy. To jest po prostu nieodzownym elementem tej układanki w świecie kryptowalut, w świecie budowania tych blockchainów. A więc inwestowanie w DeFi w mądry sposób poprzez udostępnianie do puli płynności na odpowiednich platformach pozwala nam zdobywać dodatkowe pieniądze. Wiem, że to nie jest prosta droga dla samego początku dla wielu ludzi, bo często wpadałem w pułapkę patrzenia tylko na duży procent zwrotu, ale chciałbym Wam powiedzieć, że nie na tym rzecz polega. Rzecz polega na tym, żeby znaleźć odpowiednią parę w odpowiednim procencie i zminimalizować straty. Czyli na przykład zbudować sobie parę na Ethereum BUSD czy USD, włożyć ją do puli na 30%, bo są takie platformy i cieszyć się z tego, że oprócz, że dostajemy profit codzienny za to, że udostępniamy pulę do płynności, to czekamy na wzrost Ethereum. Dla niektórych 30% wydawałoby się
śmiesznym zarobkiem, ale wszystko zależy od kwoty, jaką tam będziemy wkładać, tak? Więc wszystko zależy, tak jak mówią, punkt zależy od siedzenia, no, czy jakoś tak pomieszałem coś. Korzyści. Instytucje współpracujące z rządami dużych, z zarządami dużych firm, fundacjami badawczymi itp. mają infrastrukturę, która od setek lat wpływa na życie miliardów ludzi. Przynajmniej współpraca z CEFI jest ważnym krokiem w kierunku globalnej adopcji. Zdecentralizowane innowacje nie muszą ograniczać się do wybranej liczby pierwszych użytkowników. Istnieją inne komórki, takie jak przygotowanie korzystnego stanowiska do dyskusji regulacyjnych. Jak można się spodziewać, boom rynkowy w 2021 roku zakończył się bardzo dużym zainteresowaniem regulatorów. Ponieważ DeFi obsługuje duży kapitał, około 100 miliardów dolarów łącznej wartości zablokowanej TWL, potrzeba kompleksowych ram prawnych jest nie tylko oczywista, jest to pilna kwestia sposób, w jaki DeFi działa obecnie pod względem bezpieczeństwa, ochrony inwestorów, bezpiecznego przechowywania i opracowania korzystnych przypadków użycia. To, co ja powiedziałem i mówię również na moim kanale. Moi drodzy, coś, co nazywa się KYC, czyli potwierdzenie swojej tożsamości, jest unieuniknione. I zobaczcie, żeby ci ludzie władowali tu jeszcze, pompowali w ten rynek jeszcze większe pieniądze, oni oczekują, żeby to było jasne, klarowne i przejrzyste, żeby to było bezpieczne, żeby to było wiadomo, kto tam inwestuje i żeby to było skalowalne, tak? Skalowanie infrastruktury DeFi to imponujące, że DeFi obsługuje teraz miliardy dolarów w tak krótkim czasie. Do CEFI od wieku przekazuje ich biliony. Instytucje mają mechanizmy pracy z dużym kapitałem, podczas gdy w DeFi metody dopiero się pojawiają. DeFi jest rewolucyjne pod względem technologicznym, ale CEFI ma niewątpliwie większe doświadczenie w reagowaniu na naciski rynku i rządów. Należy dzielić się tymi doświadczeniami, praktykami mające na celu ulepszenie obu systemów i w dłuższej perspektywie. Po prostu rzecz ujmując, ci ludzie widzą, czym pachnie to ten rynek kryptowalutowy, tak? Jaki to jest ogromny potencjał. I teraz, żeby mogli tam wejść tak otwarcie, no to mówią, dobra, okej, my tu wpompujemy ogromną ilość pieniędzy, my zainwestujemy tutaj ogromne ilości pieniędzy, ale chcemy jasno i kluczowo wiedzieć, z kim mamy do czynienia, tak? Czyli coś za coś, tak? I teraz rzecz polega na tym, żeby wypracować kompromis, który zadowoli i zdecentralizowanych użytkowników giełd i platform DeFi i te firmy, instytucje, które inwestują w CeFi, tak? CeFi to można powiedzieć takim prostym przykładem, to Celsius, moi drodzy. Celsius działa w CeFi, jest to, on udostępnia pożyczki, ale działa, jest zarządzany jako zcentralizowana taka komórka, platforma, tak? Ktoś tym zarządza, tak? Wyzwania DeFi. W określonych obszarach zgodności, niezawodności i płynności DeFi nie spełnia swoich oczekiwań. Brak KYC, AML umożliwia instytucjom finansowym zapewnienie bezpieczeństwa operacji. Chociaż niektórzy twierdzą, że KYC i AML zawodzą, warto pamiętać, że mechanizmy te zostały zbudowane w odpowiedzi na bardzo niebezpieczne zagrożenia, takie jak globalne pranie pieniędzy, uchylanie się od podatkowania i ryzyko kredytowe. Instytucje nie mogą sobie pozwolić na angażowanie się w niezweryfikowane operacje. Ryzyko jest zbyt duże. Powiedziałem o tym przed chwilą, przeczytałem w tej chwili. No niestety, jeżeli nie odbędzie się ta adopcja za sprawą tej KYC i AML, no to będziemy dalej borykać się z brakiem dużego, ogromnego napływu poprzez instytucje pieniędzy na rynek DeFi, tak? Kolejnym wyzwaniem instytucjonalnym jest duża skala operacji. Duże wolumeny obrotu wymagają głębokiej płynności, niezawodnej infrastruktury. DeFi powinno oferować technologię redundantną. W przypadku awarii jednego modułu, inną by go zastąpić. Duże pule płynności oraz bezpieczne środki transakcji i przechowywania. Powiem Wam tak. Wszyscy zachwycamy się tym światem kryptowalutowym, który istnieje, tak? Mało osób zdaje sobie sprawę, że wiele tych blockchainów jest mało jeszcze przepustowe. No nie mówię już tu o Ethereum, które oprócz tego, że kosztuje majątek, to jego przepustowość i Bitcoina jest bardzo słaba. Powstają projekty kryptowalutowe, blockchainowe, które oferują właśnie tą przepustowość w ogromnej szybkości, prędkości i tanio. Aczkolwiek nawet biorąc pod uwagę ten dzisiejszy Binance Smart Chain, na którym ja przede wszystkim operuję, bo jest dla mnie mega wygodny, mega tani w sumie. Oczywiście są tańsze już
blockchainy, które operują i oferują różne rzeczy, to nawet on zapycha się w pewnym momencie. A teraz wyobraźcie sobie, gdybyśmy wpompowali tę ogromną ilość pieniędzy naraz, od razu. Tak? Co by się działo? Ile to by musiało zwiększyć swoją przepustowość? A więc po części oni się również tego obawiają, że jakby pierdykną taki serwer, to nie ma zabezpieczenia drugiego serwera. I tak czasami jest. Zobaczcie, giełda Binance nawet, kiedy jest ogromny spadek, wiesza się. Tam nie ma tam nie działa nic płynnie, nie można wystawić transakcji, nie można nic zrobić. I to jeszcze nie ma odpowiedniej ilości użytkowników, którzy mają napłynąć do świata kryptowalut, moi drodzy. Warunki współpracy. DeFi powinno być motorem inicjacyjną współpracę. Na dużą skalę nadal istnieje wiele aspektów decentralizacji, które gracze instytucjonalni nie rozumieją. Współpraca CDEFI zdecydowanie powinna odbywać się na zasadach zdecentralizowanych i z inicjatywy DeFi. Gracze DeFi powinni być nastawieni na przestrzeganie i ochronę wartości decentralizacji w jak największym stopniu, o ile jest to w pełni zgodne z interesem większości użytkowników. Zespoły DeFi powinny mieć pełne uprawnienia do tworzenia technologii zgodnie z najlepszymi standardami projektowania i rozwoju. Brak presji ze strony centralizowanych graczy. Ostatecznym celem jest zawsze globalna dostępność i redukcja pośredników. DeFi nie powinno akceptować partnerstw, które zmieniałyby tę wartość. Właśnie, co jest głównym aspektem jeszcze DeFi, o tym się nie mówi. Zresztą nie ma nikogo, kto pośredniczy. My zawieramy kontrakt, my opłacamy tak zwaną opłatę fee, czyli za zawarcie tego kontraktu i po drodze nikogo nie ma. Dostajemy te rzeczy w zamian za płynność, oczywiście wypłacając je znowu ponosimy jakieś koszty, tak? Ale te koszty można zminimalizować, bo na przykład można wypłacać sobie raz w miesiącu tą uzbieraną kwotę za to udostępnienie tej płynności, tej puli do płynności, tak? Ale nie ma żadnych innych pośredników, którzy braliby udział i żądali jakichś pośrednich sum między takimi rzeczami, tak? To DeFi właśnie. Niezależnie od wielkości i doświadczenia, CeFi powinno wybrać drogę wnoszenia wartości, a nie ingerowania już sprawdzone działające rozwiązania. Instytucje mogą dzielić się doświadczeniem, siecią prawną i ustalonymi praktykami zarządzania. Jednak ważne jest, aby szanować sposoby działania DeFi, gdy tylko zapewnią one zgodność i bezpieczeństwo płynności operacji finansowych. Instytucje nie powinny naciskać na dodatkowe zabezpieczenia i centralizację. I na tym tutaj punkcie zakończymy sobie pewien tutaj etap. Powiem Wam jeszcze teraz o tych platformach DeFi. Słuchajcie, ja operuję na trzech platformach DeFi. Można powiedzieć, że to jest BSwap, PancakeSwap, BabySwap. Jeszcze jest tam Puka, ale to myślę, że za chwilę. Przejdę do następnego artykułu, który jest również ważny. Ten artykuł, moi drodzy, znajdziecie sobie w internecie, nie będę Was zanudzał, bo jest on obszerny, ale chciałbym Wam pokazać, czym jest yield farming w zdecentralizowanych finansach DeFi. Opracowała to giełda Binance, moi drodzy. Ja na Binance mam konto i gdyby chciał ktoś skorzystać i pojawić się na tej giełdzie, to serdecznie zapraszam poprzez mój link afiliacyjny, który pomoże mi w rozwoju kanału. Tak? Mamy tu wszystko opisane dokładnie, co się znajduje. Zobaczcie. I wystarczy, ja ten artykuł dodam przydatne linki z internetu na moim Discordzie. Wystarczy sobie będzie wejść, moi drodzy, i przeczytać to dokładnie, zapoznać się z tym, co oferuje i czym tu jest. Zobaczcie, mamy wprowadzenie, czym jest yield farming, kiedy rozpoczął się szał na yield farming, czym jest całkowita zablokowana wartość TWL, jak działa yield farming, jak oblicza się zwroty z yield farmingu, czym w DeFi jest kolateralizacja, zabezpieczenie, ryzyko związane z yield farmingiem, protokoły, platformy związane i tu mamy wymienione te wszystkie yield farmingowe platformy, w których można również uczestniczyć. Bo tak jak powiedziałem, każdy blockchain, który powstaje, buduje swoją platformę yield farmingową, tak? Czyli DeFi. I na koniec sam, moi drodzy, chciałbym Wam pokazać tutaj artykuł, tylko się nie przetłumaczył. A zaraz wezmę przetłumacz. DeFi kontra CeFi, badanie różnic. Mamy tutaj również opisane, co to jest DeFi i co to jest CeFi. I też dam Wam ten artykuł, żebyście sobie poczytali tą różnicę, o której ja przed chwilą szeroko powiedziałem, mówiłem, ale niektórzy ludzie lubią sobie to przeczytać, zdefiniować, przemyśleć samemu,
co jest za, co jest przeciw, czy warto, czy nie warto. A więc ten artykuł również znajdzie się w tych przydatnych linkach z internetu. Zresztą wszystkie tam artykuły wrzucę odnośnie tego CEFI i DEFI. I możecie sobie to dokładnie też przeczytać. Najbardziej, myślę, kluczowym aspektem jest ten artykuł z Binance'a, moi drodzy, gdzie macie wszystko opisane. Zobaczcie, macie wprowadzenie, na czym to wszystko polega i czym się charakteryzuje. Gdyby ktoś miał pytania, moi drodzy, do mnie, to zapraszam na Discord, na kanał ogólny, czy na priv, do mnie proszę napisać. Ja postaram się odpowiedzieć i coś doradzić. Aczkolwiek powiedziałem, na jakich platformach ja mam te moje farmy założone, tak? I chciałbym Was jeszcze przestrzec na sam koniec. Moi drodzy, nie unikajcie szałowi widoczności procentów 2, 3 czy 5 tysięcy zwrotów. W zamian za takie udostępniania na platformach DeFi dostajemy ich produkt, czyli ich token. Zapamiętajcie, żeby jak gdziekolwiek wchodzicie na jakąś platformę, najpierw trzeba zobaczyć, co ten token sobą reprezentuje, co ten projekt sobą reprezentuje. No bo PancakeSwap'a to większość zna. Wiemy, co to jest, od kiedy istnieje i tak dalej. Biswap rozwija się cały czas, wprowadza teraz swoje IDO i tak dalej. BabySwap ma wejść pośrednio w Metaversa, również się rozwija ta platforma. Ma dobre, fajne pary do płynności, do udostępniania. A więc te trzy platformy, o których ja mówię, warto sobie przejrzeć, zapoznać się ze schematyką, na czym to polega. Mają ogromną ilość opcji, w których można sobie znaleźć swój uniwersalny sposób na pasywny dochód naszych kryptowalut. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie pewna droga, którą nie każdy z niej skorzysta. Ale trzeba wiedzieć, będąc inwestorem w kryptowalutę, trzeba wiedzieć, że coś takiego w ogóle istnieje. Że jest taka możliwość inwestycyjna. To nie jest tak, że ja tylko wchodzę na kanał czy na Discord i czytam: Zenek, weź no tam, kup to i to, bo za parę dni to będzie kosztowało 10 dolarów. Albo zdzichu, weź tam to, kup i tamto, bo to będzie zaraz razy 500. Mądry inwestor nie polega na tego typu, można powiedzieć, plotkach, spekulacjach. Mądry inwestor przewiduje pewne kroki, które rynek ma dokonać i robi pewne zamierzone inwestycje, które mają w przyszłości przynieść mu pewien zysk. I to nie jest prawdą to, co niektórzy ludzie piszą mi, że to rynek dyktuje nam naszą sytuację inwestycyjną. To jest nieprawda, moi drodzy. Rynek, my na rynek nie mamy w ogóle żadnego wpływu. I choćby się ktoś zesrał, czy to na twarde, czy to na miękko, nigdy w żaden sposób nie wpłynie na strukturę, która będzie obowiązywała w danym dniu, czy miesiącu, czy roku. Nie ma czegoś takiego. Żaden człowiek nie potrafi kierować w pewien sposób całą ideologią, całym światem kryptowalut. Oczywiście są spekulanci, którzy potrafią to zrobić na określonym projekcie kryptowalutowym, ale nie na całości. Nikt nie jest w stanie poruszyć Bitcoinem czy Ethereum w taki sposób, żeby to zniszczyć do zera. Nie ma takiego człowieka. Dlatego to my, inwestorzy, decydujemy, w którym miejscu znajdujemy się na rynku. I to my kupujemy w odpowiednim momencie, kiedy my chcemy kupić. Nie kiedy rynek nam podyktuje pewną cenę. Oczywiście kształtuje to się w ramach przedziału cenowego, który nas interesuje na danym projekcie, w danym dniu, miesiącu czy roku. Ale możemy to zrobić w każdej chwili. Niezależnie, czy rynek jest Bessy czy Hossy. To ktoś, kto myli te pojęcia, że jestem uzależniony tylko i wyłącznie od rynku, jest mylnym pojęciem, moi drodzy. Bo niektóre projekty będą w hoście rosły niedużo, tak? Bo mają jakiś, nie wiem, przestój, tak? I nagle pojawia się chwila, kiedy wszystkie projekty zaczynają tracić, moi drodzy. A ten projekt wyszliwuje w górę. Są takie projekty i są takie przypadki. To nie są wymyślone moim tutaj na mojej audycji. Często się tak zdarza po prostu. Że pewne projekty mają gdzieś odchył od trendu rynkowego. Oczywiście nie jest to nagminne, ale jest taka możliwość, tak? Weźmy sobie teraz na przykład Polkadot, gdzie rynek metaversa, rynek pewnych wartości rósł do góry. Przepraszam. Metaversa i innych wartości rósł do góry. I mamy tu ogromne wiadomości z Polkadota, że rzeczywiście w 2022 roku uruchomi się cała. Mamy głosowanie na Binance. Wchodzimy i głosujemy na odpowiednie projekty, tak? I to nie napędza tej ceny do przodu.
ba, wręcz spada na o 50%. Więc jaki to wpływ ma rynek na naszą relację? Nie wiem, może są ludzie, którzy widzą to inaczej. Ja widzę po prostu swój punkt wejścia i czekam, żeby go zrealizować. I nieważne, czy rynek jest, w której rynek jest fazie. Ważne, żeby osiągnąć mój zamierzony cel. Czyli wejść w tym momencie i wyjść w odpowiednim momencie. I po prostu skumulować mój zysk na następne zakupy. Na tym polega moje inwestowanie. Inwestowanie mądre, a nie hajpowane skakanie z projektu na projekt. Dziś sprzedam RWDN, jutro kupię Solanę, pojutrze kupię Manę i tak dalej, i tak dalej. W końcu skakając z projektu na projekt nie zyskuje się nic więcej, tylko i wyłącznie kumulujemy straty. Bo nie wychodzimy w odpowiednim momencie, nie kupujemy tego w odpowiednim momencie i tak dalej. Jeżeli kogoś parzy pieniądze na portfelu, no to powinien nauczyć się przede wszystkim cierpliwości i zdrowego, rozsądkowego podejścia do zagadnienia inwestowania. I po to właśnie te audycje, te rzeczy będą na kanale poruszane, żeby po prostu ochłodzić Was, żeby nauczyć Was trzeźwo myśleć. Nie spektakularnie, tylko i wyłącznie. Oczywiście, kiedy jest czas na spekulację, kiedy pojawi się shitcoin, który daje coś zarobić i w odpowiednim momencie wykorzystamy ten czas, jest to dobra też decyzja. Ja nie mówię, że nie, ale era shitcoinów powoli się kończy, moi drodzy. Tego gówna nie chce nikt po prostu już brać. Po prostu ludzie mądrzeją, widzą poprzez pryzmat kilku lat, co dzieje się na rynku. Shitcoiny kupują ludzie, którzy liczą na cud. No, niestety ten cud rzadko się pojawia. I tyle na dzisiaj w mojej audycji. Mam nadzieję, że taki właśnie przekaz będzie Was zachęcał do tego, żeby dawać łapy w górę, żeby komentować, żeby dzielić się Waszymi tutaj spostrzeżeniami, żeby ten kanał rósł, żeby wartość była zawsze dodatna, żeby ludzie mieli tutaj tylko i wyłącznie dobre wiadomości, które przekują w swój cel i zysk. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.